Dzisiaj zrobimy makaron tagliatelle z kurkami i szpinakiem. Do tego celu potrzebujemy 300 g makaronu, 300 g grzybów, 100 g szpinaku, 3 łyżki masła, 2-3 ząbki czosnku, 2, ewentualnie 1 duża cebula, śmietana 30, ewentualnie 36, sos sojowy i ser parmezan, ewentualnie grana pando. I pieprz tuż do przeprawienia, no i oczywiście woda do ugotowania makaronu. Wody używamy małą ilość, tak żeby tylko nam przykryło makaron. Wodę lekko osolimy i gotujemy trochę krócej niż zaleca producent. Całości też nie wylewamy, z tego względu, że będziemy potrzebować szklankę właśnie wody z ugotowanego makaronu. Tak więc wodę zagotowujemy, delikatnie osolimy. W międzyczasie oczyścimy i przepłukamy grzyby. Grzyby mamy oczyszczone, teraz zajmiemy się cebulą, którą pokroimy w drobną kostkę. Na patelni teraz rozgrzejemy 2 łyżki oleju, ewentualnie oliwy i delikatnie zeszklimy cebulę. Wrzucamy makaron tak 2 minuty krócej niż w przepisie. Gotujemy, w moim przypadku będzie to 4 minuty. Na patelnię wrzucamy cebulę. Gdy się lekko zeszkli, dołożymy masło, pokrojone kurki i przeciśnięty przez praskę czosnek. Grzyby możemy pokroić na pół, możemy pokroić na ćwiartki. Ja to zrobię w rozdrabniaczu, także zrobię sobie takie malutkie kawałki, ale tutaj, jak lubimy większe, możemy zrobić w formie większej. Makaron odcedzamy, przy czym odlewamy 250 ml, które nam będzie jeszcze potrzebne. Cebula nam się już lekko zeszkliła, teraz dołożymy masło. 3 łyżki. Ja mam zwykłe. Najlepiej byłoby użyć masło klarowane. Do masła teraz przeciśniemy czosnek i grzyby. Wszystko będziemy podsmażać około 10 minut, tak żeby grzyby się fajnie zrobiły takie chrupkie. Ja szpinak delikatnie rozdrobnię. Jak mamy szpinak baby, to nie musimy już nic robić. Potrzebujemy 100 ml śmietany, tak jak mówiłem, 30, ewentualnie 36 i około 20 g twardego, tartego sera. Grzyby mamy podsmażone, teraz zalejemy wszystko szklanką wody z makaronu. Zagotujemy i redukujemy o połowę. Sos nam się zredukował, teraz dolejemy śmietankę. Dołożymy parmezan, ewentualnie grana pando. Łyżeczkę sosu sojowego, czyli jakieś 5 ml. Dołożymy szpinak. Wszystko przemieszamy i dusimy, aż nam sos zgęstnieje. Doprawimy odrobiną pieprzu. Odrobina soli. Z soleniem oczywiście ostrożnie. Dawaliśmy wodę osoloną z makaronu. Daliśmy sos sojowy. Także tylko, tak jak mówiłem, delikatnie. Co do pieprzu możemy dać więcej. Jak lubimy, możemy dorzucić troszkę gałki muszkatołowej. Sos nam się ładnie zagęścił. Teraz dołożymy makaron. I wszystko jeszcze delikatnie przemieszamy. Przepis, tak jak widać, bardzo szybki, bardzo prosty. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.